Drodzy kochani, dzisiaj odcinek zatytułowany Gdzie się mieści Mohon? W jakich sprzętach, w jakich instalacjach? Najpierw zaczniemy od rozłożenia rękawic. Odłożenie rękawic, BHP. Wiadomo, że mosząc jest obylany farbą, takim lakierem jasnym. Tu mamy właśnie przykład. Mohon jest właśnie jasny. Właśnie tą powłoką. Mamy też oczywiście mohon żółty. Który tu widzimy właśnie. O. I są dwa rodzaje moholu właśnie. Czyli w sensie pobylany i żółty. Przeważnie i mohol mieści się w rurach kanalizacyjnych. Różnego rodzaju kanalizacji gazowej czy wodnej. I często jest tak, że po prostu jest łączony pomiędzy i grubym złomem a moholem. Tu właśnie widzimy, o, te dwie, tu widzimy takie te śruby. Tu jest właśnie złom, a tu jest mohol. Tak tutaj podobny. I po prostu jest tego tej roboty, by po prostu oddzielić mohol od złomu. Wtedy mohol jest droższy. Mohol kosztuje średnio 13 zł za kilo, a gruby złom kosztuje 70 groszy, niestety. I to kolejny sposób, jak wiemy, że są rury plastikowe, miedziane oraz metalowe. I w rurach plastikowych są takie, jak tu widzimy, takie właśnie obudowy. Ale jak ktoś ma chęć, to może pobawić się i odzyskać pełny zawór, rurę. I tu właśnie widzimy ten sam element, ale już bez obudowy plastikowej. O, jak widzimy, zobaczcie kochani. Nie wiem, czy widać. O, to jest to samo właśnie. Mniej więcej. I po prostu trochę grzebaniny jest, ale uważam, że warto. Tu mniej więcej jest około 100 gram plastiku. Można to usunąć albo w sposób mechaniczny. Tu usunąć gumówką te właśnie plastikowe i na końcu robota ręczna. Tu widzimy takie rowki. W tych rowkach się mieści plastik, bo tu trzeba to oddzielić. I jak wiemy, to też, czy nie wiemy, mosząc był w dawnych sprzętach elektrycznych, w skrzynkach elektrycznych, tu właśnie widzimy bezpieczniki. O. Zaraz to rozbierzemy na żywo i pokażę wam. No tak, tu widzimy. Tak. To jest mohol, tak? To jest mohol lat 70. Każda osoba pamięta pewnie, która żyła PRL-u, były kiedyś takie bezpieczniki. I teraz musimy rozkręcić ten cały sprzęt, który tu właśnie widzimy i zobaczymy, co
w środku się mieści. Jak wiemy, te wszystkie bezpieczniki miały połączenie z kablami i miedzią i były one grubsze. Tyle racji było w tym. Naprawiłem sobie i madło. Jak widzicie, okazało się, że sutki były za krótkie. Teraz musimy odkręcić te śruby. Są dwa sposoby na to, by odzyskać miedź. Mocno, przepraszam. Albo po prostu młotkiem uderzamy po prostu w porcelankę, mniej więcej po środku, albo po prostu tutaj, by po prostu odzyskać ten materiał. Ale postaram się to po prostu to ręcznie rozkręcić. To nie jest proste. No bo po prostu taki, po prostu musimy to lekko podważyć. Raz i dwa. I patrzcie, tu jest mohol. Mohol też jest żółty i srebrny. A tam potem siedzimy do tego żółtego. Mamy miecz oczywiście, o. I tak, teraz próbujemy odzyskać tutaj ten. Dało się. Jak pamiętacie, nie wiem czy chodzicie na bunkry, to taka była podobna instalacja elektryczna. I patrzcie, to jest mohol. To może dużo nie waży, ale sam fakt liczy, że po prostu jest. Tutaj mamy kolejną śrubkę do odkręcenia. Jak wiemy, w PRL-u była instalacja aluminiowa, przeważnie, a teraz mamy prawie mamy w większości miedzianą. No to ładnie odzyskane. Wyjmiemy. Tak. O, widzicie. Tu mamy machol żółty. Dobrze. I tu jeszcze mamy machol. To się robimy młotkiem lekko, tak? Będzie to nie hałasować.
patrzcie, elegancko. Jest mohol. I jeszcze mohol był tutaj w środku. O. I to też jest mohol w rzeczniku. I mohol też się mieści, jak wiecie. Typu, jak kiedyś pamiętacie takie boczne lampki, nie wiem, w łazienkach, w domu, takie właśnie były. Też mamy machowa, widzicie? Też to jako rozbijemy. I patrzcie, jest machol. Okej. To ja wam pokażę machol żółty. Powstałem rodzaje 2. O, żółty, tak samo. Jest mohol żółty. O, i patrzcie. Tego już nie będę rozkręcać, bo to jest podobny system po prostu tego. I kolejne miejsce, gdzie się mieści mohol. To się używa w takich różnych rodzajach sterownikach elektrycznych czy instalacji elektrycznej. Wam pokażę, jak to rozkręcę. To jest roboty w tym. Jest, dobra. Często jak coś rozbieram, to widzę po prostu, że jest mocholu mało, ale od grama do grama będzie kilo. Wiadomo, że jest dużo plastiku w takich właśnie rzeczach. I patrzcie, tu mamy plastik, tak? Teraz oddzielimy od tego to. O, mamy mohol. Mamy oczywiście złom z tego i tu mamy plastik. I teraz wam pokażę takie większe. Tak, to już to widzieliście. I przejdziemy do rzeczy ważniejszych, czyli też mamy oczywiście mamy złom, tak, plastik. Może takich złomik. A nas interesuje głównie mieszuszka. O, patrzcie, to jest właśnie
Miedziuszka tu jest. Jeśli do kościelnego towaru jest dużo. Tu widzimy takie rudę. To jest miedź. To jest miedź. Miedź jest tam paręnaście gram. Dosłownie. Resztę mamy oczywiście metal. Metal i to. No to wszystko na temat dzisiejszego tematu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Kolejne odcinki będą Fontanie lasu. Projekt Kuby, July Detective. Po prostu Kuby. Będę szuntać las po raz kolejny. Kolejne odcinki będzie Urbex. Fajnymi piecami. Pozdrawiam z tej strony zawodowego, z Bajca Złomu. Urbex Tarnowiak, Sylwestra, Adiego też przy okazji. Właśnie pijam jego kubka właśnie. Adi właśnie, fajnie mu idzie. Dziękuję wszystkim wam za ponad 500 subskrypcji. Dziękuję za zaufanie. I będą odcinki mieszane, urbex, miedź, rozbieranie, las. Mam nadzieję, że spodoba się wam moje filmy. I teraz nakręcam i komórką Samsung A71. Po prostu dalej po prostu testuję kamery. Gdzie jak nagrywać jakieś sytuacje. Podobnie, cześć.